To jest wykonana przez Wasiego panorama Rzymu o wymiarach 105 cm na 264 cm z roku 1765. Z tej perspektywy wydaje się wielkim miastem, ale czar pryska, kiedy spojrzymy na mapę Rzymu wykonaną 17 lat wcześniej. Większa część obszaru znajdującego się wewnątrz ceglanych murów Aureliana była jeszcze w ogóle niezabudowana. Populacja miasta wynosiła wówczas raptem 125 tysięcy mieszkańców, czyli mniej więcej tyle samo, ile liczy sobie najmniejsze nasze miasto wojewódzkie, jakim jest Dopole. Co do samej populacji Rzymu, to teraz jest dobry moment, by chwilę czasu poświęcić na małą analizę. Na podstawie demografii globalnej świata minionych dwóch stuleci wynika, że populacja ludzkości nieograniczana uwarunkowaniami gospodarczo-politycznymi podwaja się mniej więcej co 25 do 30 lat. Mniej więcej w tym samym przedziale mieści się przyrost populacji Rzymu, bowiem bazując na danych ISTAT w roku 1861 Rzym posiadał 194 500 mieszkańców, a 40 lat później ponad 422 000. Po kolejnych 30 latach, czyli w 1931 roku przekroczył 930 000, co oznacza, że populacja podwoiła się po mniej więcej 26 latach. Jeszcze większy przyrost nastąpił w przeciągu kolejnych 30 lat, bowiem w roku 1961, pomimo tego, że w tym okresie przez Italię przetoczył się front II wojny światowej, miasto posiadało już ponad 2 188 tysięcy mieszkańców. Ale w latach 70. wprowadzono w krajach zachodnich ekonomiczny kaganiec, który spowodował gwałtowne wyhamowanie przyrostu naturalnego do 2,1% w ciągu pierwszych 10 lat a w kolejnych doprowadził nawet do wyniku ujemnego, który nie zmienił się aż do pierwszej dekady pierwszego stulecia nowego milenium. W połowie XVIII wieku populacja miasta miała wynosić ledwie około 125 tysięcy mieszkańców, a to dlatego, że w maju 1527 roku miało miejsce sako di Roma, czyli złupienie Rzymu przez niemiecko-hiszpańskie wojska cesarza Imperium Habsburskiego Karola V. Miało to miejsce w czasie trwania konfliktu zwanego Wojną Ligi Skonkak, będącej kontynuacją wojny o dominację w Europie Zachodniej pomiędzy Francją, znajdującą się we władaniu pobocznej linii dynastii Walezjuszów, a Habsburgami. Walka ta o władzę trwała ponad 60 lat w okresie od roku 1494 do 1559 i nazwano ją później Wojnami Włoskimi. Potrwającej 8 miesięcy okupacji miasta połączonej z grabieżą, której kres dał dopiero brak żywności oraz zaraza spowodowana dużą ilością nieuprzątniętych, gnijących ciał, co doprowadzić miało do spadku populacji wiecznego miasta z 50 tysięcy do około 10 tysięcy mieszkańców. Przyjmując więc za rok 1750 jako punkt odniesienia, to w przeciągu 220 lat populacja została podwojona pięciokrotnie, a więc średnio co 44 lata. Jeśli jednak na skutek głodu i chorób zmarło więcej ludzi, aniżeli szacują to historycy, i populacja miasta ostatecznie spadła nawet poniżej 5 tysięcy, to wówczas podwajanie populacji zbliżyłoby się do bardziej realnej wartości 36 lat. Idąc teraz w drugą stronę i od roku 1572, z początkowym stanem populacji na poziomie 50 tysięcy mieszkańców, to pomniejszając ją teraz dwukrotnie co 35 lat, Wychodzi, że w roku 1352 populacja Rzymu mogłaby nawet wynosić znacznie poniżej 2000 mieszkańców. To z kolei miałoby pewien związek z tym, że dopiero w roku 1377 dokonano przeniesienia z powrotem do Rzymu siedziby papieskiej z kamiennego Avignon. Tutaj pojawia się dziwny zbieg okoliczności związany z samym Avignon, bowiem to w tym mieście papieże rezydować mieli już od roku 1309, ale akurat w roku 1348 przeszło ono w całości na własność kościoła za sprawą pa papieża Clemensa VI, który rzekomo miał je wówczas odkupić od urodzonej w Neapolu królowej Królestwa Neapolitańskiego Joanny. Neapolitańskiej będącej także między innymi tytułarną królową Jerozolimy Miała ona zaledwie 22 lata kiedy teoretycznie odsprzedała awinion kościołowi Królowa ta nie pozostawiła żadnego potomstwa bowiem przeżyła ona całą trójkę swych dzieci Urodzony w 1345 roku syn przeżył ledwie trzy lata Urodzona dwa lata później córka nie dożyła 15 urodzin, zaś druga córka, która przyszła na świat w roku 1349, również zmarła w wieku dziecięcym, przeżywszy ledwie trzy lata. Warto teraz przypomnieć, że żyjący w tamtych mrocznych czasach Giovanni Boccaccio pisał, że, cytuję, Dawniej nikt by może nie pomyślał, że we Florencji można naliczyć tylu żywych mieszkańców, ile w niej się później okazało zmarłych, ileż to pięknych domów, wspaniałych pałaców, Przedtem przez mnogie rodziny, przez rycerzy i znamienite domy zamieszkałych, teraz pustką stanęło. Wymarli w niej wszyscy, aż do ostatniego sługi. Zatem śmiertelność na poziomie 100%. Nikt nie przeżył. Czy więc w świetle tego, aby na pewno papież akurat w tamtym czasie faktycznie kupił w imieniu kościoła całe miasto, czy też jednak przywłaszczył sobie nieprawnie dobytek posiadający jeszcze żywego spadkobiercę? Czy właśnie dlatego Anna popadła w konflikt z następcą papieża Klemensa VI, czyli papieżem Urbanem VI, który w konsekwencji ogłosił ją heretyczką i schizmatyczką, a także ogłosił jej detronizację, bo upomniała się o to, co bezprawnie przywłaszczył dla kościoła jego poprzednik? Anna po przegranej walce o tron na polu ze swym krewniakiem. Karolem z Durazzo, wspieranym czynnie przez tegoż papieża, najpierw była więziona przez kilka miesięcy, a następnie z jego polecenia została zamordowana, co miało miejsce w lipcu 1382 roku. Czy możliwe, że w ten oto sposób pozbyto się ostatniego prawowitego właściciela zagrabionego majątku i zarazem niewygodnego świadka tejże grabieży? Wracając do Rzymu, to kiedy papież Grzegorz XI przybył w 1377 roku do miasta, Zastał tam pałac laterański w kompletnej ruinie. Zatem pojawiło się kolejne pytanie: czy wcześniejszy powrót nie był możliwy ze względu na zbyt małą ilość ocalałych mieszkańców wiecznego miasta, a być może nawet jego całkowite wyludnienie na pewien czas, jak miało to miejsce we Florencji? Co ciekawe, armia tego samego Karola V, która zajęła, okupowała i złupiła Rzym, trzy lata później, po trwającym niemal 10 miesięcy, oblężeniu. Zajęła także i wspomnianą Florencję, która wedle naocznego świadka 150 lat wcześniej została całkowicie wyludniona. Broniący miasta oddział liczył sobie zaledwie 8 tysięcy ludzi i w zasadzie nie został on pokonany, bo miasto to ostatecznie zostało poddane, a z opisów wynika, że z powodzeniem mogło odpierać ataki jeszcze przez bardzo długi czas. Między wierszami można dostrzec fakty związane z tym, że w owych czasach Dział było jak na lekarstwo, a armie nie liczyły już setki czy choćby dziesiątki tysięcy żołnierzy, ze względu na brak podstawowego zasobu. Ludzi. I tak poseł Henryka VIII pisał w zasadzie o tym wprost: cytuję: Między wercelli a Padwa przez pięćdziesiąt mil sama pustka. Nie spotkaliśmy ani mężczyzny, ani kobiety pracujących w polu, żadnego zwierzęcia. Winnice zdziczałe. Co ciekawe, uważa się, że w połowie XIV wieku ziemie polskie dżuma miała niemal całkowicie ominąć, choć tak naprawdę występuje zadziwiający brak źródeł z tamtego okresu. Za to pochodzą z niego tzw. kolumny morowe, w podzięce za wybawienie od moru, czyli śmierci. Przypadkowo także mniej więcej tego samego okresu dotyczy legenda o ukrywaniu się w jaskiniach przedostatniego władcy z rodu piastów, Władysława Łukietka zaś z jego synem Kazimierzem Wielkim występuje powiedzenie, iż zastał on Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, choć domy i zamki murowane istniały nad Wysą na długo przed nim. Ale niektóre z nich zostały dosłownie zmiecione z powierzchni ziemi, jak na przykład zamek na barckiej górze, zwanej wcześniej górą Warta. Jednym z lepiej udokumentowanych takich miejsc jest z kolei zamek w Libuszy, na którym bywali razem łokietek i jego syn Kazimierz. Zamek ten w czasach Jadwigi Andegaweńskiej, koronowanej w 1388 roku na królową Polski, a występującej bezpośrednio po Kazimierzu Wielkim, już nie istniał. Jadwiga za swego panowania podarowała Żydom parcelę pod budowę pierwszego szpitala, na której wcześniej stał tenże zamek i po którym pozostała wówczas jedynie część murów. Co ciekawe miejscowość ta występuje w dokumentach z roku 1343, ale ponownie akurat w roku 1348 król Kazimierz Wielki przekazać miał królewskie grunty nad rzeką Lubus określone mianem na surowym korzeniu pod założenie wsi niejakiemu Jakubowi. Zatem pytanie przekazano je pod założenie czy jednak przywrócenie życia w tamtym miejscu jak widać, wiele majątków zmieniło swych właścicieli w różnych miejscach w okolicach roku 1348 w skutek darowizny lub też rzekomego handlu. Wracając już do Rzymu, to dzięki włoskiemu portalowi Tripod.com, na którym znajdują się prace Wasiego. Ze wszystkich jego dziesięciu ksiąg wraz z opisami, lokalizacjami oraz porównywaniem ze współczesnymi zdjęciami mamy łatwy dostęp do nich i możemy teraz pokusić się o małą analizę istotnych budowli, gdyż dzięki temu można uzyskać pewien punkt odniesienia i ocenić, jak uległ zmianie stan techniczny konkretnych obiektów w przeciągu ostatnich niemal 300 lat w jednej z najstarszych aglomeracji Europy. Zacznę od bram, od których też rozpoczął swe księgi Wasi. Brama Pinchana. Wystąpiły niewielkie zmiany przy jej odbudowie w późniejszym czasie. Obniżono jedynie frontową ścianę, znajdującą się bezpośrednio nad bramą, oraz obie wieże do wysokości muru. Podstawą budowli jest kamienne wejście, do którego dobudowano ceglane wieże oraz mur. To brama Salaria. Nie przetrwała do naszych czasów, gdyż najpierw została zburzona w 1871 roku, po tym jak rok wcześniej została uszkodzona ogniem artyleryjskim. Następnie została odbudowana w roku 1873, by ponownie zostać zburzonym w 1921 roku podczas budowania drogi dla ruchu kołowego. Dolne zdjęcie ukazuje jej pierwotny stan przed zniszczeniem w roku 1871, zaś zdjęcie górne po odbudowie z roku 1873. Jak widać w odbudowywanej bramie, tynkowe boniowanie miało już tylko imitować kamienne bloki. Brama Kyusa. Tą bramę zdążyliśmy już poznać wcześniej, bo to ona zawiera kamienne bloczki posiadające wcięcia. Usunięto z niej w międzyczasie nad wykonaną z cegieł. Brama ta występuje w murze Aureliana wykonanego z mieszaniny cegły oraz gruzu. Mur ten ma wysokość od 6 do 8 metrów i wzniesiony został wedle oficjalnego datowania w latach 272-282 naszej ery. Miał 19 kilometrów długości i posiadał 18 bram, z których kilka zdążyliśmy już poznać. Jak widać na załączonych fotografiach, mur ten był już kilkakrotnie częściowo niszczony, odbudowywany i przebudowywany. Jednak należy wiedzieć, że znacznie starsze były mury tak zwane mury serwiańskie, wykonane wyłącznie z kamienia. Otaczały one nieco mniejszy obszar ten zaznaczony na zielono na przedstawionej mapie, a na czerwono to wcześniej ukazany mur Aureliana. Zgodnie z oficjalnie przyjętą chronologią, wzniesienie murów serwiańskich datowane jest na czasy Achajmenidów, bowiem dekret Senatu nakazujący wznieść mury miał mieć miejsce po roku 378 przed naszą erą. To akurat mniej więcej te same czasy, na których kończy się też Stary Testament. To jest brama San Lorenzo, zwana też Tiburiana. Jak widać, przez ostatnie dwa i pół wieku niewiele się cokolwiek nie zmieniło. Nieco inaczej ma się z bramą maziore. Widoczna na rysunku was jego część była fortyfikacją dobudowaną przez cesarza honoriusza występującego w oficjalnej chronologii w V wieku naszej ery. Do te usunięto dopiero w 1838 roku na polecenie papieża Grzegorza XVI. Tak przy okazji widać, kto naprawdę dzierżył władzę w Rzymie, bowiem bramata znajduje się dokładnie po przeciwległej stronie centrum miasta, aniżeli Watykan. To jest brama San Giovanni, której wykonanie przypisywane jest papieżowi Grzegorzowi XIII w latach 1570-74. Dodatkowe przejazdy w murach wykonano znacznie później, bo dopiero w 1926 roku. Górna fasada, gdzie znajduje się pamiątkowy napis Grzegorza XIII, u Vassiego wygląda nieco inaczej. Na zbliżeniu cała ta część, zwłaszcza płyta, wygląda na znacznie nowszą w stosunku do pozostałości. Brama Latina. Ponownie część kamienna bramy niemal całkowicie bez jakichkolwiek zmian. Dodano jedno okno. Na zdjęciu widać wyraźnie, że w czasie wyrównywania poziomu gruntu dolna część bramy oraz wieże z pierwszego planu znalazła się już pod ziemią. Na rysunku Wasiego widać też wyraźnie, że ceglane wieże pierwotnie musiały być wyższe, bowiem ich ruiny wystawały jeszcze sporo ponad mur. Być może były takiej wysokości, jakie znajduje się w bramie San Sebastiano. Ta brama wygląda dziś niemal tak samo jak widział ją w Wassi, z tą małą różnicą, że nie jest już tak porośnięta jak w jego czasach. Pojawiły się też dwa okna po lewej stronie oraz jeden dodatkowy rząd okien nad samą bramą. Warto też tutaj zauważyć, że lewa nadbudówka nad kamiennymi murami, patrząc z naszej perspektywy, posiada uzupełnienie z gruzu mieszanego, trochę byle jakich kamieni, a trochę jakby wklejonych całych kawałków stegły, będących wcześniej jakimś gruzem. Patrząc na jakość wykonania, to przypuszczam, że naprawa ta miała miejsce na przełomie XV i XVI wieku i nim nie zaczęło budować ponownie znowu wypalonej cegły, to takim sposobem mogło być początkowo odbudowywanie domy, które w większości nie były w stanie dotrwać nawet do czasów Wasiego. Przy okazji warto dodać, że właśnie na tej bramie po prawej stronie znajduje się średniowieczne graffiti przedstawiające archanioła Michała zabijającego smoka oraz tekst napisany średniowieczną łaciną, w którym jest coś o wojnie i morzu. Niewykluczone więc, że tekst ten może mieć coś wspólnego z samym określeniem Amur, z którego powstała nazwa Roma. Brama San Paolo, zwłaszcza jej część kamienna, nie uległa żadnej zmianie, lecz otoczenie już tak, brak widocznych na rysunku prowadzących w jej stronę murów oraz wszystkich widocznych budynków. Tymczasem miejsce to, ale od drugiej strony piramidy zostało ukazane przez Piranesiego, choć oczywiście z przekolorowaną mrocznością. Z kolei od drugiej strony sama budowla bramy również niewiele się zmieniła. Większość wygląda jak niemal 300 lat temu. To samo możemy powiedzieć o bramie Portese. W murze pojawił się dodatkowy przejazd, ale sam mur nie uległ zmianie i ujawnia, że w czasie kiedy go stawiano... To istnieć musiały kamienne ruiny, z których materiał wykorzystano do wzmocnienia narożników. Również stan Bramy San Spirito nie uległ w ostatnim czasie jakimś większym modyfikacjom, część kamienna bez zmian. Z kolei na tarasie wysokiego muru, który nieco urósł w partii górnej, zdążyło wyrosnąć już jakieś drzewo. Brama petrusa prowadząca do Watykanu także się nie zmieniła, bo to ta sama, jaką widział Wassi, z tą małą różnicą, że mur odgradzający siedzibę papieską tutaj również nieco urósł. Widoczna w tle wieża została odbudowana, bo jak widać wcześniej była mocno zniszczona i równie mocno prośnięta na szczycie. To jest Piazza del Popolo, czyli plac wszystkich ludzi, na którym znajdują się dwa bliźniacze kościoły powstałe w drugiej połowie XVII wieku: po lewej Santa Maria di Monte Santo, a po prawej Santa Maria dei Miracoli. Widoczny 24-metrowy obelisk stanął w tym miejscu w roku 1529 za sprawą papieża Sykstusa V, ale do Rzymu miał zostać sprowadzony z Egiptu w czasach pierwszego cesarza i pierwotnie umiejscowiony został w Tyrkus Maximus, po którym pozostał właściwie jedynie nasyp ziemny. Co ciekawe, w tym samym cyrku miał też znajdować się jeszcze jeden, nieco większy obelisk, bo mierzący 33 metry, który odnaleziony został w trzech kawałkach dwa lata wcześniej i który z inicjatywy tego samego papieża w roku 1588 stał już na placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. Musiał to być wówczas nie lada wyczyn, bowiem obelisk ten waży około 230 ton. Ten zaś do Rzymu trafić miał skarnak za sprawą Konstancjusza II, więc w nieco późniejszym czasie, bo w 357 roku naszej ery wedle oficjalnego dotowania. W zasadzie egipskich obelisków w Rzymie było dość sporo i jak sobie przypomnimy jeden z wcześniejszych rysunków Bassiego, to zauważymy, że na tym samym placu leżał z boku jeszcze jakiś inny obelisk. Jeden z nich, choć nie posiadający aż tak efektownych rozmiarów, Dotarł nawet do Polski i znajduje się obecnie w Poznańskim Muzeum Archeologicznym. Obeliski z hieroglifami spotkać możemy także we Florencji, Londynie, Monachium, Istambule i Paryżu, gdzie stoi 24-metrowy kolos o wadze 250 ton. Jest on jednym z dwóch podarowanych w 1830 roku królowi Francji przez wicekróla Egiptu Mohameda Ali. Ostatecznie tylko jeden z nich zdecydowano się przetransportować z odległego Karnak do Francji co miało miejsce w 1833 roku, potrwającej niemal półtora roku podróży specjalnie skonstruowanej do tego celu barki. W czasach Wasiego, a dokładnie w roku 1748, wykopano w Rzymie pewien obelisk z głębokości 14 palmi, co odpowiada nieco ponad 4 metrom, z którego wydobyciem miał sobie rzekomo wcześniej nie poradzić wspomniany papież Sykstus V. Wykonany z czerwonego granitu obelisk nazwany był Solare, lub Monte Citorio. Zawiera egipskie liczby oraz symbole. Przypisuje się go królowi Sesostrosowi z tak zwanej drugiej dynastii egipskiej, oficjalnie datowanej na około XX wiek przed naszą erą. Ten obelisk też miał zostać wprowadzony do Rzymu przez pierwszego cesarza, który umieścić go miał na polu marsowym. Wedle oficjalnej tezy, pomiędzy IX a XI wiekiem z bliżej nieokreślonego powodu miał się on przewrócić i następnie stopniowo zostać pogrzebany pod ziemią. Brzmi to co najmniej śmiesznie, że w przeciągu około 400 lat zagrzebał się na głębokość 4 metrów i nawet nie gdzieś na bezludziu, a niemal w samym centrum miasta, choć w ostatnich 500 latach takich fenomenów na terenach, które nie są narażone na osuwiska, zasypanie pyłem wulkanicznym lub też nie występują w strefach zalewowych nie udało nam się nigdzie zaobserwować. W obelisku tym brakuje wielu fragmentów, a jednym z nich może być kawałek zawarty w mozaice fundamentów Bazyliki Świętego Wawrzyńca w domu Lucyny. Kolejny obelisk, jaki znalazł się na rysunkach Wasiego, znajduje się na głównym placu Watykanu. Został on przeniesiony w centralne miejsce nowo powstałego placu i ozdobiony dodatkowo krzyżem w roku 1586 z polecenia wspomnianego już kilkukrotnie papieża Sykstusa V., do Rzymu sprowadzić go miał w pierwszej połowie I wieku, bazując na oficjalnej chronologii, trzeci cesarz Kaligula. Stał niewiele dalej od obecnego miejsca, gdzie znajdował się sam środek areny Nerona, zwanej też areną Kaliguli, któremu w istocie przypisuje się rozpoczęcie jej budowy. Wzdłuż areny szła główna ulica Cornelia, przy której w różnych okresach odnajdowywano pogańskie groby. Najlepiej jedno z takich odkryć udokumentował Grimaldi, będąc tego naocznym świadkiem 9 listopada 1616 roku. Ujawnił przy tym, jak Kościół katolicki dopuszczał się profanacji grobów zmarłych. Cytuję: Ten grób znajduje się pod siódmym stopniem przed środkowymi drzwiami Kościoła. Powiedziano mi, że sarkofag używany obecnie jako fontanna na dziedzińcu Gwardii Narodowej został odkryty za czasów Grzegorza XIII. W tym samym miejscu i zawierał ciało Poganina. Ten kościół, pod którym częściowo znajduje się ta nekropolia, to słynna bazylika Świętego Piotra na wzgórzu Watykan, która w pierwotnej formie miała zostać wzniesiona w tym miejscu przez samego Konstantyna Wielkiego około roku 324 naszej ery wedle oficjalnego datowania, a zburzona na początku XVI wieku ze względu na groźbę zawalenia się z polecenia papieża Juliusza II i zbudowana nowa w tym miejscu. Tutaj pojawiają się dwa dość poważne problemy. Pierwszy dotyczy samej chronologii czasowej, bowiem papież Juliusz II zmarł w lutym 1513 roku, a tymczasem urodzony w 1498 roku niderlandzki artysta Martens Schemskerk, przybywający na naukach we Włoszech dopiero w latach 1532-1536, uwiecznił na swym rysunku ruiny tego, co miało zostać zburzone co najmniej 20 lat wcześniej. Na marginesie to kolejny autor, który już w pierwszej połowie XVI wieku utrwalił stan ruin, jakie zastał w Rzymie. Tak samo jak przybyły tam niedługo po nim inny Niderlandczyk, Lambert Zutman, zwany Sławius, co znaczy miły, uroczy, który również utrwalił ruiny paru kluczowych budynków. U niego również są one już pozarastane. Drugim problemem związanym z rozebranymi ruinami w miejscu, gdzie wzniesiono bazylikę Piotra, stanowi samo przypisywanie ich chrześcijaństwu. Bo skoro pierwotna świątynia była chrześcijańska i została zbudowana przez cesarza bizantyjskiego Konstantyna Wielkiego, to skąd się wzięły w katakumbach nowej świątyni groby ludzi, nie mających nic wspólnego z chrześcijaństwem, a wręcz przeciwnie, będących wrogami w oczach tego kultu, jak okazuje to Stary Testament, bowiem czcili osobę nazywaną przez Rzymian Sol Invictus, czyli Słońce Niezwyciężone, którego to święto propagator wiary chrześcijańskiej, czyli Cesarz Konstantyn Wielki, dekretem z dnia 7 marca 321 roku naszej ery wedle oficjalnego datowania, zmuszony był wprowadzić w jeden z dni tygodnia, a dokładnie w niedzielę jako oficjalny dzień święta Dajos Solis, co w łacinie oznacza właśnie dzień zwany Niedzielą, a w dosłownym tłumaczeniu Dzień Słońca. Przypominam, że święto tego samego Boga jedynego, który występuje we wszystkich trzech odmianach kultu abrahamowego, czyli judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, przypada na sobotę, jak święto Saturna, od którego pochodzi sama nazwa dnia soboty, o czym tak naprawdę większość chrześcijan nie zdaje sobie sprawy. Czy więc dlatego w wersji kultu abrahamowego dla gojów, czyli chrześcijaństwie wywodzącym się z judaizmu, Dzień Święty to nie sobota a niedziela? Nie dało się zwalczyć pamięci o bohaterze narodowym, włączono go więc do kultu. Ale mało kto dziś wie, że nasi przodkowie, nawet jeszcze na początku XV wieku, nie chcieli przyjmować siłą narzucanej im wiary abrahamowej. Czego liczne dowody ukazałem w książce, cytując lamenty łacińskich grupantów, którzy płakali, że ludzie z Nad nie chcą oddawać czci ich, zaznaczam ich Bogu, a oddają się zabawie i obchodzą te święta, które zostały prawnie zakazane, jak na przykład Zielone Świątki, które ostatecznie kult ten zmuszony został zaadoptować. Bo nie mógł ich zwalczyć, i z tego też powodu dziś są jego częścią, choć w owych czasach chrześcijaństwo ich właśnie zabraniało i zwalczało. Warto także nadmienić, że choć kult abrahamowy z bohatera narodowego Pogan zrobił syna Boga, by w ten sposób goje oddawali cześć ich Bogu, to jednak ci zwani w danych czasach Arianami, będąc nawracani siłą na chrześcijaństwo, nie uznawali i nie czcili Jachwę. A postać związaną ze światłem, przez co Jezus był uznawany za samego Boga, co wprost zostało powiedziane i u zajadłego zwolennika chrześcijaństwa Orozjusza, i u późniejszego autora Nestora. Wracając do Konstantyna i świątyni, to jeśli on zbudował ją na pogańskiej nekropoli której część struktur przypisuje się jego czasom, to jak się te prze przedkonstantynowe budowle znalazły na głębokości od 4 do 12 metrów pod powierzchnią obecnego poziomu świątyni. Zwłaszcza, że tak zwany kult Sol Invictus miał się pojawić w Rzymie dopiero za czasów cesarza Aureliana, panującego raptem 30 lat przed Konstantynem Wielkim. Same cuda. Idziemy dalej. Znajdujący się na wzgórzu Watykan Kasyno Belvedere to kolejna budowla, której wygląd nie uległ większej zmianie od niemal 300 lat. Jednak miejsce to jeszcze w połowie XVI wieku nieco się różniło wyglądem. Uwiecznił je wówczas Giovanni Antonio Dozio. Na jego rysunku kasyno w środkowej części nie ma jeszcze górnej nadbudówki. Brak też całego prawego skrzydła zabudowy. Z tej perspektywy chodzi o ciąg budynków istniejących obecnie po lewej stronie tego trzypoziomowego placu stworzonego na wzniesieniu Watykan, gdzie na tym rysunku znajduje się jedynie mur. Dziś już te przejścia pomiędzy tymi trzema poziomami są całkowicie zabudowane, ale same poziomy nadal istnieją. Od czasów Wasiego nie uległ również zmianom mały domek, wbrew nazwie to ta większa budowla w tle, ze znajdującym się przed nim okrągłym dziedzińcem z dwoma wejściami oraz pawilonem, którym jest właśnie ta mała budowla z pierwszego planu. Posiada on kolumny z egipskiego granitu oraz fontannę z posągami. Przy tym pawilonie widoczne na rysunku Wasiego cztery posągi przedstawiające roznegliżowane do połowy kobiety zapewne musiały się nie spodobać z wiadomych przyczyn, więc dziś już ich tam nie ma. To już dawny plac Piskaria. Tych budynków po bokach dziś już nie ma. Przypuszczalnie wzniesiono je pomiędzy XV a XVI wiekiem, więc prawdopodobnie nie wytrzymały próby czasu, bo ich jakość wykonania mogła być jeszcze nader kiepska. Widoczna budowla ma być pozostałością portyku Oktawii wykonanego w czasach pierwszego cesarza na cześć swej siostry, który przelega, a w zasadzie stał się krużgankiem kościoła św. Anioła in Peskeria. Kościół ten datowany jest na VIII wiek naszej ery, gdzie od średniowiecza, czyli mniej więcej od tego samego okresu do początku XX wieku znajdował się targ rybny dzielnicy żydowskiej. Na tym portyku zachowała się inskrypcja upamiętniająca odbudowę jego w czasach Septymiusza Severa, który, wedle oficjalnego datowania, miał być cesarzem w latach 191-211 naszej ery. To jest jedna z ciekawszych prac, bowiem przedstawia ona miejsce, gdzie składowano odzyskane bloczki kamienne, które ponownie wykorzystywano w nowo wznoszonych budowlach, głównie pałacach i kościołach. W porównaniu ze współczesnym zdjęciem widać także, jak głęboko zostały zagrzebane fundamenty łuku Septymiusza Severa. Nomen-omen ukończonego w tym samym 213 roku naszej ery, wedle oficjalnego datowania, co dokonano odbudowy budowy wzniesionego przez cesarza Augusta portyku Oktawi. Akademicy uważają, że do jego zasypania doprowadziły powtarzające się w średniowieczu powodzie nisko położonego forum, które naniosły tak dużo dodatkowego osadu i gruzu. Iż w XVIII wieku widoczna była już jedynie ta górna część łuku nad ziemią. Łuk ten ukazało kilku ówczesnych autorów, wśród których znajdował się m.in. sam Mistrz Canaletto. Problem w tym, że nawet w ostatnim stuleciu w Rzymie odnotowano liczne powodzie, lecz żaden z nich niestety nie spowodował nawet minimalnego zasypania choćby jednej ulicy. Dziś żyjemy w czasach cyfryzacji i dzięki temu mamy do dyspozycji wiele przydatnych narzędzi, które znacznie ułatwiają i skracają pracę. Przy ich pomocy możemy, na przykład w łatwy, a co za tym idzie, i szybki sposób dowiedzieć się, że, będący jeszcze pod ziemią w czasach Wasiego, fundament łuku znajduje się na wysokości 10 metrów nad poziomem morza, zaś samo lustro wody na około 4 metrach. Czyli fundament jest jakieś 6 metrów powyżej poziomu rzeki oddalonej o ponad pół kilometra. Zatem miejsce to z pewnością mogłoby zostać podtopione, ale nie byłoby to takie łatwe, bowiem poziom wody musiałby się podnieść powyżej 6 metrów. Ale problem jest znacznie większy, bowiem nie chodzi tu o jedną budowlę, a o cały obszar, gdyż wszędzie tam, gdzie przeprowadzono wykopaliska, fundamenty budynków znajdują się na poziomie od 10 do 14 metrów nad poziomem morza z czego większość na wysokości 12 metrów biorąc pod uwagę że fundamenty ruin ceglanej szkoły gladiatorów Ludus Magnus którą zniesiono ponoć za czasów cesarza Trajana datowanego oficjalnie na przełom I i II wieku naszej ery a oddalonej od koryta rzeki już o ponad 1200 metrów i znajdującej się nawet za Koloseum patrząc od strony rzeki którego ten fragment mapy nawet nie zdołał już objąć także znalazły się pod pięciometrowymi zwałami ziemi. To raczej trudno już to przypisać takim czasowym podtopieniom, zwłaszcza, że znaczna część obszaru została równomiernie pokryta ziemią w tym samym czasie i na podobną wysokość. Badacze mieli w tą świadomość, że zasypanie budowli w tej lokalizacji ciężko łączyć z powodzią spowodowaną wylewem rzeki, więc oficjalna wersja głosi, iż zostały one porzucone w VI wieku naszej ery a wraz ze spadkiem liczby ludności w tym okresie nie były już pielęgnowane, więc z biegiem czasu zniknęły pod ziemią. <gry> Czyli w telegraficznym skrócie same się zburzyły ze starości i zakopały pod pięciometrowymi zwałami ziemi, a wszystko to miało miejsce w zasadzie niemal w samym centrum miasta, by ponownie światło dzienne użyć dopiero w roku 1937. Nic dodać nie ująć. W bliskim sąsiedztwie znajdują się także zasypane ruiny wielkiej budowli zwanej Domus Aurea, mającej być niedokończonym pałacem wznoszonym w czasie cesarza Nerona. Naturalnie cała budowla wykonana jest już z prymitywnej cegły. Ruiny te odkryto dość przypadkowo, bowiem do rozpadliny w ziemi wpadł mały chłopiec i znalazł się w grocie wypełnionej malowidłami różnych postaci. Miało to miejsce oczywiście już w epoce renesansu, a dokładniej pod koniec XV wieku. Jeśli jednak ruiny te faktycznie mają być niedokończonym pałacem cesarza Nerona, to w świetle archeologii pojawia się wówczas mały zgrzyt chronologiczny. Dlaczego? Bo na zasypanych ruinach tej budowli znajdowały się termy Tytusa, termy Trajana i porty Gliwii. O ile termy Trajana, które wedle oficjalnego dotowania wzniesiono w latach 104-109 naszej ery i od biedy teoretycznie mogłyby się znaleźć nad zasypanym pałacem cesarza który zbudowano w latach 64 do 68 naszej ery wedle tego samego datowania, czyli mniej więcej 40 lat wcześniej, o tyle z termami Tytusa obecnie także częściowo zasypanymi, jest już mały problem, gdyż cesarz Tytus, tak jak i jego poprzednik Wespian, będący następcą Nerona, miał teoretycznie zamieszkiwać ukończoną część pałacu. Nie mógłby on jednak wówczas wznieść swych term, gdyby owo skrzydło nie znajdowało się już wówczas pod ziemią. Termy Trajana miały funkcjonować do końca starożytności, czyli do czasu nagłego upadku miast i spadku liczebności ludzi związanego z okresem od V do VII wieku naszej ery. Później przez niemal siedem stuleci występuje totalna dziura czasowa, aż do XV wieku, kiedy stały się one nagle źródłem darmowego budulca. Jeszcze w XVI i XVII wieku istniała wówczas duża część ruin, które uwieczniło wielu artystów z tamtego okresu, a które do końca XVIII wieku zostały niemal całkowicie rozebrane. Podobna historia dotyczy term Tytusa, których jedynie przednia część miała się zawalić pod koniec IV wieku. Później nic się nie dzieje aż do okresu odrodzenia. W XVI wieku miała stać jeszcze znaczna część tej budowli, bowiem niejaki Andrea Palladio opisał plan istniejącego jeszcze wówczas jej piętra. W połowie XVIII wieku, jak widać, już nie było tak kolorowo, bo do tego czasu znaczna część ruin, w tymi znajdujące się tam mury, posłużyły za materiał do budowy pałaców i kościołów, między innymi do wzniesienia bocznych kaplic kościoła Gesu, należącego do zakonu jezuitów, a także fontanny w Watykanie. Wbrew pozoru największy jednak problem chronologiczny stanowi porty Gliwi, który to zbudowany został z polecenia cesarza Augusta na część swej żony Livii Drusilli. Wedle oficjalnego datowania, budowla została ukończona w siódmym roku przed naszą erą, po trwających osiem lat pracach, więc znacznie wcześniej aniżeli Domus Aurea, lecz znajdowała się mniej więcej na tym samym poziomie. Bo prowadzone tam w 1984 roku prace wykopaliskowe odkryły bruk przypisywany czasom Augusta oraz późniejsze poziomy paugustowskie na głębokości od 6 do 10 metrów. Co ciekawe. Naukowcy na podstawie tych prac archeologicznych stwierdzili, iż portyk ten musiał być używany co najmniej do V wieku naszej ery wedle oficjalnego datowania, a od połowy VI wieku naszej ery na tym terenie wykonywano już pochówki, co z kolei oznacza, że miejsce to musiało do tego czasu zostać zasypane. Jedyny problem w tym, że występuje duża różnica poziomu fundamentów pomiędzy portykiem a termami przypisywanymi tytusowi, co raczej wyklucza możliwość na jednoczesne funkcjonowanie obu tych budynków ze względu na ich bezpośrednie nader bliskie sąsiedztwo. Na domiar złego pałac Neurona może być znacznie rozleglejszy, co niejako potwierdza zaskakujące archeologów odkrycie z 2019 roku, kiedy to natrafiono na kolejną zasypaną, nieznaną dotąd komnatę nazywaną przez nich Komnatą Sfinksa. Wracając jeszcze do zasypanego łuku Severa, to poziom sąsiadującej z nim ulicy, wskazanej przez żółtą strzałkę, który jest równy poziomowi, na jaką łuk ten został zasypany, znajduje się 9 metrów powyżej jego fundamentów, co świetnie zobrazowano na modelu 3D narzędzia Google Earth. Poziom ten znajduje się 15 metrów nad poziomem lustra rzeki, więc. Ile i jakich powodzi musiałoby być w przeciągu kilkuset lat, by popowodziowego osadu nanieść na wysokość aż 15 metrów? Zatem czy to w ogóle możliwe, by okresowe lokalne powodzie były w stanie z... nanieść aż tyle mułu i gruzu na tak dużym obszarze, który w przypadku ruin ludus magnus zakopany został na wysokość ponad 17 metrów nad poziom lustra rzeki? Jeśli w ogóle miałaby tego dokonać woda, to cały ten teren musiałby znajdować się nieustannie pod wodą przez dziesiątki lat, jeśli nie dłużej, i to z wystarczająco silnym nurtem, który oczywiście miałby też skąd po drodze zabrać zwały ziemi i je tu przywlec, bo krótkotrwałe nawet największe powodzie nie są w stanie kompletnie nic takiego dokonać. Powinien wiedzieć o tym doskonale każdy, kto miał bezpośrednią styczność z powodzią okrzykniętą mianem tysiąclecia, która nawiedziła nasz kraj w 1997 roku. To moje rodzinne miasto Opole, w którym mieszkałem w tamtym czasie, i doskonale pamiętam tą powódź, gdyż dzielnica, w której mieszkałem, znalazła się wówczas kilka metrów pod wodą. Część bloków zalana była do połowy pierwszego piętra, a część jak na tym zdjęciu do wysokości połowy mieszkań znajdujących się na parterze, bowiem bloki te zbudowano na terenie, gdzie wzniesienie nie przekraczało dwóch metrów, o czym można było się przekonać dopiero w czasie tej powodzi. Widać tutaj wyraźny ślad na elewacji budynku pozostawiony przez najwyższy poziom lustra wody. W sąsiedztwie wiele domów jednorodzinnych zostało zalanych dosłownie po sam dach. Pobojowisko, jakie pozostawił ten żywioł, przez długi czas było widoczne i sukcesywnie sprzątane. Problem jedynie w tym, że poza ogromem zniszczeń, nieładu i brudu, to brak było choćby 5 cm jednolitego na całym obszarze mułu. Więc niestety nie było niezliczonej ilości ciężarówek zmuszonych wywozić naniesiony przez powódź muł. Nawet 100 takich powodzi nie byłoby w stanie spowodować, by w opolu teren całego zaodrza do wysokości ulicy Wojska Polskiego miałby się znaleźć od 4 do 12 metrów podwoziemią. Zwłaszcza, że nawet maksymalny poziom lustra wody nie osiągnął takiej skrajnej wysokości, a co dopiero mówić tutaj o takim poziomie mułu. I choć w Rzymie w ostatnim stuleciu miała miejsce niejedna powódź, to jakoś brak choćby jednej ulicy, która by w jakikolwiek sposób została zasypana. A czy miejsce, gdzie w XVIII wieku znajdował się plac Ditermini, który był, a w zasadzie nadal jest 50 metrów nad poziomem lustra rzeki, także powstał za sprawą powodzi lub samoistnego usypania się wzniesienia? Bo w tamtym miejscu pod ziemią znajdują się zasypane budowle, o których istnieją wiemy tylko dzięki jednej z prac Vassiego z 1750 roku, kiedy prowadzono tam jakieś wykopaliska. Dziś to miejsce zalane jest niemal w całości asfaltem i znajduje się tam wielkie rondo. W bliskim sąsiedztwie znajdują się także na powierzchni ceglane ruiny wielkich budowli, być może będących ruinami na ruinach. Tutaj widzimy bazylikę świętego Piotra w Okowach, znajdującą się 300 metrów na północ od Koloseum. Obecny poziom gruntu w tym miejscu znajduje się już jakieś 43 metry nad poziomem morza, a miejsce tu również zostało zasypane. Od czasów wasiego budynek przelegający z lewej strony do bazyliki częściowo odkopano. Został on zbudowany w oparciu o istniejące wcześniej ruiny wykonane starożytną rzymską cegłą, w którą wkomponowano kamienne okna, co doskonale widać z jego nieotynkowanego boku. Gmach znajdujący się na zdjęciu po prawej stronie, którego nie ma na rysunku. I w który wygląda na masywną, kamienną konstrukcję, jest oczywiście wykonany z cegły stosowanej w późniejszym czasie, co ujawnia uszkodzona elewacja. Takie stojące hybrydy w otoczeniu ruin znajdziemy w Rzymie w wielu miejscach i bardzo często stały się one kościołami, jak ten pod wyzwaniem świętego Eusebiusza. Widoczne ruiny po prawej stronie niewiele się zmieniły przez niemal 300 lat. Tutaj kolejne ruiny które przetrwały do naszych czasów w niewiele zmienionej formie i które wielu artystów nawet z wcześniejszego okresu często przedstawiało na swoich pracach. Dziś ruiny te zwie się świątynią Minerwy Meddika, którą to nazwę przypisano jej dopiero w XVIII wieku. Wcześniej nazywano ją Legaluze, ale dziś znaczenie jest już nieznane. Prawdopodobnie nazwa musiała mieć jakiś związek z galami, czyli wielkimi. Widoczna jeszcze na rysunku Vassiego Kopuła zawaliła się w 1838 roku. Następny obraz ukazujący budynki wzniesione w towarzystwie ruin, z których zapewne same zostały zbudowane. I kolejne miejsce, gdzie obecny poziom terenu nie odpowiada pierwotnej wysokości. Stan widocznych po prawej stronie ruin nie uległ większym zmianom od czasów Vassiego. Z dwóch łuków ostał się jeden, choć jego filar stoi nadal. W jego czasach rejon wzgórza Kaelian był słabo zaludniony. Nowe budynki stawiano w tym miejscu dosłownie na starych ruinach, podobnie jak miało to miejsce przy Forum Nerwy. Na zbliżeniu lepiej widać ten kamienny łuk, który autor uwidocznił na rysunku. Widoczne na nim dobudowane budynki po prawej i lewej stronie dziś już nie istnieją. Ale około roku 1800 jeszcze istniały i ten po lewej stronie miał jeszcze później dobudowane jedno piętro co ukazał na swym rysunku Luigi Rossini. Autor ten świetnie też udokumentował stan ruin akweduktu leżącego 30 km na wschód od Rzymu w Tivoli. Ukazał również wygląd ruin świątyni Herkulesa znajdującej się w leżącym 55 km na południe od Rzymu Kori. Tutaj świetnie widać połączenie architektury dwóch odmiennych epok. Tivoli wykonał bardzo dużą ilość prac. I choć pochodzą one z początku XIX wieku, to polecam się z nimi zapoznać, bo stanowią one dość cenną dokumentację. Tutaj kolejny przykład ukazujący stan zasypania budowli w czasach Wasiego w stosunku do odkopanych obecnie. Całą tą ceglaną nadbudówkę, która na tym rysunku jest mocno porośnięta, w międzyczasie rozebrano. Jeszcze w połowie XVIII wieku, ruiny z pierwszego planu wskazane przez czerwoną strzałkę były w całości zasypane. Jak widać, stan ruin bez zmian. Poza tym, że nie są już tak zarośnięte jak dawniej. Tutaj kolejny przykład ukazujący budowanie nowego Rzymu na ruinach, które musiały być przez dłuższy czas opustoszałe. Ruinach, które jeszcze w czasach autora walały się niemal na każdym kroku i które często były niszczone na potrzeby wznoszenia nowych budowli, jak na załączonym obrazku. Ręczne obrabianie dużych bloczków kamiennych ukazał też wspomniany już canaletto. Dokonał tego, kiedy przebywał w Wenecji. Gruz ten niewątpliwie pochodził z ruin, gdyż zbliżenie ujawnia, że oczekujące bloki posiadały oszlifowaną co najmniej jedną płaszczyznę. Część z nich jest kształtu owalnego. Przygotowywali je do ponownego wykorzystania za pomocą prymitywnych narzędzi, a nie tworzyli ich od zera, jak próbuje się to nam wmówić. Choć nikomu jeszcze nie udało się, przy pomocy takich samych prymitywnych narzędzi, uzyskać idealnie symetrycznych kształtów oraz całkowicie równych linii krawędzi. Jeśli jesteśmy już przy Wenecji, to ciekawostką jest, że nazwa tego miasta pochodzić ma od nazwy ludu, który miał istnieć w starożytności. Problem w tym, że wedle oficjalnego datowania, jeszcze w pierwszym wieku przed naszą erą, mieli oni być nazywani Enetami. Którzy przybyli tam wraz z Trojeńczykami pod przewodnictwem Antenora. W niedalekim sąsiedztwie Wenecji mieli założyć miasto Patawium, dziś znane jako Padwa. Ci owi Antenowie, przezwani później Wenetami, posługiwali się pismem etruskim, nim te zostało wyparte przez Łacinę. Do dziś przetrwało około kilkaset krótkich inskrypcji nagrobkowych i wotywnych mających pochodzić wedle tego samego datowania właśnie z pierwszego wieku przed naszą erą. Obecnie wiadomo jest już, bo dowiodło tego wielu niezależnych badaczy, że język etruski najbardziej zbieżny jest z językiem słowiańskim, zwłaszcza polskim. Nie wiem czy ktoś jeszcze pamięta drugą część mojego materiału poświęconemu wcześniejszemu średniowieczu, w którym sporo miejsca poświęciłem frankom, pod których podszyli się późniejsi Niemcy, przez co w pewnym okresie występowały dwa odmienne rodzaje Franków Saliccy i Rypurscy, zwani też Frankami właściwymi. Tych właśnie wywodzono od Trojańczyka będącego bratem Eneasza, czyli bratem innego bohatera wojny, któremu udało się ocalić i opuścić zniszczoną Troję. Tam już ukazałem, że Wenetowie byli spokrewnieni z późniejszymi Wienetami, którzy zamieszkiwali ziemię także i nad Wisłą, gdzie po połączeniu się z przybyłą tam grupą uchodźców Alanów przezwani zostali Wendalami lub też Wandalami, które to nazwy pochodziły od połączenia określeń Wan i Alan. Warto też zauważyć, że imię Eneasz w zapisie haldejskim miałoby konkretne znaczenie, bo oznaczałoby wprost Pan Domu Jedynego, domu, który został zniszczony. A teraz taka mała dygresja. Pamiętacie z dzieciństwa taką wyliczankę enedue rikefake? W wersji oryginalnej nie było rike, a like. A wiedzieliście, że jest to jedna z naszych najstarszych wyliczanych dla dzieci, bo znana jest z przekazów średniowiecznych? Początek jej jest w całkowicie nieznanym języku. Teoretycznie mają to być słowa pozbawione sensu, ale ostatni fragment, eus, deus, kosmateus, enece, venece, grek, jest częściowo zrozumiały w języku łacińskim, bo znaczy Mój Bóg, Kosmateus, e zabił, wezabił Greków. Zatem początek też powinien być pozostałością jakiegoś języka. Jeśli byłby to chaldejski, zwanego dziś akadyjskim, to tylko przypadkowo miałby konkretne znaczenie. Oznaczałby dom zgładzony, przeniesiono się do domu latających uśmierconych, nauczycieli pozbawionych życia. Czy zatem ene i due były protoplastami określeń 1 i 2 z łaciny una, dua, wywodzących się od określenia zniszczenia pierwotnego domu i przeniesionego domu jako drugiego domu? Jeśli więc we fragmencie łacińskim e i w też są słowami chaldejskimi, to fragment ten w całości znaczyłby Mój Bóg Kosmateus, dom uśmiercił, kiedy rozprzestrzeniających się zabił Greków. Tutaj przypomnę jedynie, że dawniej nikt nie nazywał pewnej grupy czarnogłowych ludzi mianem Greków. Tą nazwę przypisali sobie oni dość niedawno, a wywodzić się ma ona od krekopsa, mającego być półczłowiekiem, półwężem. Czy zatem nasza najstarsza niewinna wyliczanka może zawierać w sobie fragment starożytnego przekazu historycznego? Przypadek? A czy to też przypadek, że w naszym języku pokrewne słowo wen jest słowo hen oznaczające bardzo daleko? Axiasia to określenia związane z miejscem, gdzie unicestwiono krainę, która z kolei powiązana była z nazwą Sin i Księżycem. Wraz z ocalałymi uciekinierami ze zniszczonego lądu, po którym powstać miała dziura w skorupie ziemskiej, którą następnie zalała woda, co w pełni opisuje m.in. inskrypcja Hammurabiego, a także częściowo Platon odnosząc się do unicestwienia nieznanego mu kontynentu Atlantydy, do całej południowej Azji wzdłuż całego wybrzeża dotarła nazwa Sin. I tak na południowym zachodzie znajduje się Półwysep Sinai, dalej na wschód Sin Gapur oraz Półwysep Sion, a najdalej w kierunku wschodnim, czyli tam gdzie dziś istnieją Chiny, wywodzące się nazwą od rodu Chingishana, występowała wcześniej nazwa Sin. Czy zatem pierwotna nazwa w języku weneckim mogła oznaczać przybysze z tego unicestwionego miejsca? A czy to też tylko przypadek, że początek Republiki Weneckiej miał mieć miejsce akurat pod koniec VII wieku naszej ery? Taki sam przypadek jak to, że w tym samym wieku w innej części świata miała swój początek nowa wersja monoteistycznej wiary abrahamowej zwanej Islamem, którą stworzył Mohamed w wyniku pewnej modyfikacji wersji judaistycznej. Stała się ona fundamentem utworzonej przez niego wspólnoty muzułmańskiej, która zapoczątkowała zajmowanie do roku 714 naszej ery nader olbrzymiego obszaru przez jego zwolenników zamieszkujących pierwotnie raptem tylko jedno miasto. I akurat. Tylko przypadkowo właśnie w tym samym okresie występuje tajemnicza przerwa w rozwoju cywilizacyjnym wynosząca niemal 100 lat. Takie szybkie zajęcie olbrzymiego terytorium bardziej odpowiadałoby zajmowaniu wręcz opustoszałych już miejsc aniżeli jego siłowego podporządkowywania sobie. Zwłaszcza że zajęty obszar zajmował setki mocno ufortyfikowanych dużych siedlisk. Wracamy już do Rzymu, a dokładnie do Sant Bartolomeo. Cała ta zabudowa stoi do dziś. W międzyczasie zniknęła tylko drewniana przybudówka balkonowa na wysokim budynku po lewej, ale pozostawiony przez nią ślad nadal jest dobrze widoczny. Na pierwszym planie rysunku Wasiego widać kolejne ślady ruin w postaci niezidentyfikowanej tablicy z inskrypcją, którą starała się uwidocznić jakaś artystka. I kolejny przykład wykorzystania zachowanych ruin jako szkielety domów pierwotnych imigrantów, do których dobudowywano kolejne siedziby. Dziś większa część tych dobudówek nie istnieje, jak na przykład tej, którą wskazuje niebieska strzałka. Przyjrzyjmy się teraz mostom, którym Wasji poświęcił piątą księgę. Ukazany tutaj most Mamolo znajduje się na rzece, Aniene odległo jakieś 7 km na północny wschód od centrum Rzymu. Do połowy XVIII wieku widać, że pierwotna kamienna konstrukcja nadal stała i była w użytku. Do dziś przetrwały jedynie jego fundamenty, a powyżej został już odbudowany z cegły. Most Nomentano znajduje się na tej samej rzece Anien. Jeszcze przed rokiem 1860 te widoczne na rysunku kamienne ruiny zaznaczone zielonymi strzałkami zostały rozebrane dla pozyskania budulca do okolicznych domostw. To już most w samym Rzymie. Jak stał w połowie XVIII wieku tak stoi do dziś. Jednym z ciekawszych mostów, z którym jest związana równie ciekawa historia, jest most Adriano o Sant'Angelo. On również niemal w idealnym stanie przetrwał nawet do naszych czasów. Okolica się mocno zmieniła, ale nie on. Wedle oficjalnej wiedzy w tym miejscu stał już most, ale inny, z którego w 1450 roku wielu ludzi z zatłoczonej procesji roku jubileuszowego powpadało do rzeki, a budowa tego przypisywana jest dopiero papieżowi Sykstuosowi IV. Przed rokiem 1475, który rzekomo ze względu na zbliżające się kolejne obchody roku jubileuszowego chciał uniknąć powtórki z 1450 roku i zbudował nowy most. Problem w tym, że w całości wykonano go z precyzyjnie obrobionego kamienia, a w jego czasach technologia ta była już od dawien dawna niedostępna i nie bez powodu wszystkie budowle wznoszone po roku 1348 były wykonywane początkowo z gruzu, gdzie bloczki zachowane w najlepszym stanie wykorzystywano na narożniki budynków oraz w otworach okiennych i drzwiowych. Jak robiono to także po kataklizmie z roku 672, a następnie ponownie z cegły, którą to technologię można było dość szybko przywrócić, gdyż nie wymagała ona żadnej zaawansowanej technologii ani skomplikowanych narzędzi. Mostem czterech głów Wasji nazwał w 1754 roku połączenie dwóch rzymskich mostów Fabricio oraz Cestio, przez to, że tworzyły razem cztery głowy. Ale w opublikowanym w 1761 roku przewodniku podał już używane do dziś wyjaśnienie, iż, cytuję, Most Fabricio nazywa się czterema głowami z powodu dwóch czterogłowych pustelni, które są umieszczone przy wjeździe od strony miasta. Most widoczny na rycinie po prawej stronie. To hybryda kamienno-cyglana, co oznacza, że musiał powstać w okresie, kiedy wszystko budowano już z cegły przy wykorzystaniu zachowanych kamiennych elementów, ale raczej w okresie sprzed, a nie po ostatnim kataklizmie. Widoczne na pierwszym planie ruiny to pozostałość po kamiennym moście Emiliusza, zwany także Ponte Rotto, czyli zerwany most. Most ten miał zostać wzniesiony w II wieku przed naszą erą, wedle oficjalnego datowania, zaś jego przebudowa miała mieć miejsce za czasów Augusta. Patrząc jednak na jego pozostałość, to raczej w czasach pierwszego cesarza naprawiono go, uzupełniając ubytki już za pomocą prymitywnej cegły, której ślady pozostały do dziś. Wedle Amandy Claridge z Oxfordu, most ten wykonano z betonu oraz tufu. Tak, tak, betonu, o którym ludzkość miała zapomnieć na 2000 tysiące lat. Tufu zaś to lekka skała piroklastyczna, powstająca z materiału stałego wyrzuconego przez wulkany. Całość zaś obłożono trawertynem, czyli miękkim kamieniem zwanym też alabastrem egipskim, gdyż używano go już w starożytnym Egipcie do tworzenia posągów oraz was. Moim zdaniem pierwotnie był to most wykonany w całości z betonu i trawertynu, zaś później naprawiono go prymitywnymi metodami, używając już tufu oraz glinanej cegły. Zwłaszcza, że tak naprawdę nie wiadomo, kiedy dokładnie uległ on zniszczeniu. Przypuszczalnie miało to mieć miejsce w pierwszej połowie XIII wieku, a jego odbudowę miał dokonać dopiero papież Grzegorz XI, czyli ten sam, który w styczniu 1377 roku dotarł do Rzymu, przenosząc tam z powrotem siedzibę z francuskiego Avignon. Zmarł on rok później przeżywszy zaledwie 49 lat. Czyli teoretycznie przez ładnych kilka wieków przeprawa w tym miejscu była nieużytkowana, gdyż została przywrócona dopiero w roku 1575. Ale już w roku 1598, a więc zaledwie po 23 latach, odbudowana część podczas dużej powodzi związanej z wylewem rzeki zawaliła się, nie robiąc jednak żadnych szkód starej kamiennej części. Jeśli komuś przemknęła teraz myśl, że może to ta powódź mogła się w jakimś stopniu przyczynić choćby w małej części do stanu zasypania przynajmniej łuku septimiusza Severa, to muszę go rozczarować i przypomnieć, że rysunek placu Campo Vacino z okresu 1559-1565, czyli sprzed tej wielkiej powodzi, ukazuje go w takim samym stanie pod względem poziomu gruntu, jaki zastał go ponad 150 lat później w Asi. Ponowne połączenie obu brzegów poprzez zerwany most nastąpiło dopiero po kolejnych ponad 250 latach, gdyż dopiero w roku 1853. Odbudowę brakującej części zlecił papież Pius IX i dokonano tego przez dobudowę mostu łańcuchowego. Za przywróconą przeprawę papież ten wprowadził opłaty. Wygląd tej dobudówki utrwalony został na malowanej szafce znajdującej się w Bibliotece Watykańskiej. Warto zauważyć, że co najmniej od połowy XIV wieku, czyli od ostatniego kataklizmu, nikomu nawet nie przyszło do głowy, by most ten próbować odbudować przy użyciu pierwotnego materiału, jakim był ten rysunek przedstawia tak zwany Wielki Brzeg. Mnie jednak bardziej od niego interesują pozostałości po jakimś wielkim moście, które także zaznaczone zostały na mapie z 1748 roku, a których dziś już nie ma. Jego ruiny do czasów Wasiego zdążyły już mocno porosnąć roślinnością, tak samo jak wszystkie inne rumowiska. Na koniec tej ciekawej podróży po rzymskich artefaktach z przeszłości chciałbym porównać jeszcze kilka innych ciekawych budowli. Jesteśmy teraz w samym centrum Rzymu. Te ruiny w tle, które widać przez ocalałą starożytną bramę, to ceglana budowla zwana Trofei di Mario, którą niemal w niezmienionym stanie możemy dziś podziwiać. Od czasów Basiego została ona jedynie w nieco większym stopniu wydobyta z zwałów ziemi. Kolejny budynek to jest klasztor zbudowany na bazie starożytnych łuków. W późniejszym czasie te idealne kamienne łuki Zapewne okazały się niezbędne do innej tej budowli, więc ich miejsce zastąpiono cegłami. Do dziś pozostały po nich jedynie jasne bloki kamienne w najniższej części kolumn znajdujących się w ścianie, które jak na rysunku Wasiego wystają nieznacznie poza obrys budynku. W powiększonych w późniejszym okresie otworach okiennych wyraźnie oznacza się ich pierwotna wielkość, jak była w czasach Wasiego. Inną ciekawą budowlą są ruiny forum nerwy. Ta część z napisem widoczna na pierwszym planie górnego rysunku została rozebrana i dziś jej nie zobaczymy. Przetrwały jedynie te kolumny znajdujące się po lewej stronie, zaznaczone czerwoną strzałką oraz ruiny budowli widocznej w tle po prawej stronie, oznaczone żółtą strzałką. Co ciekawe, nawet oficjalnie uważa się, że już w IX wieku w tym miejscu wzniesiono szereg domów z materiałów odzyskanych z ruin. Do naszych czasów przetrwała zaś także wieża Mizje, zaznaczona jasnoniebieską strzałką. Z kolei dzięki ilustracji Bernardo Gamuciego z 1565 roku mamy pewność, że stan tych ruin w przeciągu niemal 200 lat nie uległ żadnym zmianom. Całe to miejsce u Gamuciego wygląda jak ruiny pośród jakiegoś pustkowia, a wręcz pustyni. Warto jeszcze zauważyć, że na obu rysunkach widnieje wieża, na której na szczycie w czasach Gamuciego nie było jeszcze symbolu wiary abrahamowej. Budowla ta została wzniesiona tuż przy tych kolumnach przy wykorzystaniu kamiennej ściany połączonej z nimi, bowiem znajdowała się ona przed wysokim murem, z którym bezpośrednio styka się strop łączący filary z tym niższym kamiennym murem stojącym za nimi. Lepiej widać to na kolejnym rysunku, bo ukazującym obraz za tego muru w tle, muru wykonanego w całości z bloczków kamiennych, a nie z prymitywnej cegły. Na tym zdjęciu możemy z kolei dokładnie zaobserwować, na jakim poziomie, w stosunku do pierwotnego poziomu, odbudowywany był Rzym, co najmniej po drugim kataklizmie, który zmusił do przeniesienia stolicy na pewien czas w inne miejsce. Chyba, że nadal będziemy przyjmować, iż dżuma średniowieczna, jak i wcześniejsza dżuma Justyniana, zwane w tych czasach morem, czyli śmiercią, od którego słowa w naszym języku pochodzi określenie mordować. I które ma ścisły związek z określeniem wielkich akwenów wodnych mianem Morze, Mare, Mar, mogła także niszczyć i zasypywać różne budowle na całym świecie. Widoczna na tym rysunku wieża jest jedną z dwóch istniejących. Druga stała się częścią nowej ceglanej zabudowy. Tutaj widzimy ruiny świątyni, której wykonanie przypisywane jest cesarzowi Karakalowi, panującemu wedle oficjalnego datowania w III wieku naszej ery. W identycznym stanie były one także w roku 1565, bowiem wspomniany już wcześniej Gamocci prawą stronę ukazał w dokładnie identyczny sposób. Gamutczy zdołał uwiecznić także takie detale jak prostającą ruinę roślinność, czego jak pamiętamy przy ukazanej wcześniej większej panoramie forum nerwy nie uczynił. Analizując zatem te wszystkie prace, nasuwa się wniosek taki, że wszyscy bez względu na to, czy wówczas jeździli, czy chodzili, to poruszali się po bezdrożach i dość mocno zaniedbanej, a raczej zdewastowanej powierzchni. Zatem miną jeszcze całe wieki, nim te tereny wokoło wszystkich takich pojedynczych kompleksów budowlanych, jak na tym rysunku, zostaną w pełni zagospodarowane i staną się ulicami, a nie będą przypominać pobojowiska, czy też bezdroży. Na każdym kroku wasi napotykał ten sam krajobraz. Ruiny w dużej mierze zasypane, przy których w bezpośrednim sąsiedztwie od XV wieku budowano domy mieszkalne z odyskanego budulca, a później z prymitywnej cegły glinianej. Trudno więc mówić tutaj o nieprzerwanej kontynuacji tętniącego nieustannie życiem miejsca, gdzie ewentualnie co jakiś czas stare budynki wyburzano, by je zastąpić nowymi. Niewątpliwie miejsce to musiało być opustoszałe przez pewien czas i to okres przekraczający minimum kilkadziesiąt lat. Co więcej, z niektórych zachowanych źródeł wiadome jest, że część ocalałych starożytnych kamiennych kolumn w XV wieku przenoszono i wykorzystywano przy budowie kościołów oraz świętych miejsc. Dlatego one mogą posiadać takie kolumny, choć wcale ich nie wykonano w tamtym czasie, bo technologia ich wykonania dawno już umarła, a pastuchy, którymi w zdecydowanej większości byli imigranci zasiedlający ponownie to miejsce, nie posiadali żadnej wiedzy w dziedzinie budownictwa. Teraz już warto byłoby się odnieść do narracji, co po niektórych rosyjskich badaczy, którzy doszukiwali się kataklizmu globalnego w XVIII a nawet XIX wieku. Rysunki takich autorów jak Martin, Bernardo Gamucci czy też Zutman przeczą temu całkowicie, gdyż pochodzą one nawet z XVI wieku. W 2012 roku pojawiło się w necie opracowanie pod tytułem Katastrofa 1707 roku. Jest ono zbiorem blogowych artykułów Andreja Stepanienki. Autor ten doszukiwał się kataklizmu globalnego na początku XVIII wieku, ale już niemal na samym początku tego opracowania. Przedstawił on listę nazwaną Świadectwa Kronikarzy, która kończy się na roku 1348. Prawdzie lista ta zawiera pewne błędy, jak choćby w przypadku deszczu ognia na Antiochę, co miało mieć miejsce w roku 1098, a nie w 500, to warto zapoznać się z cytatami umieszczonymi właśnie przy roku 1348. Cytuję. Na wschodzie, obok wielkich Indii, ogień i śmierdzący dym spalił wszystkie miasta. Między Chinami a Persją zaczęło mocno padać ogniem, spadającym płatkami jak śnieg, który spalał góry i doliny ze wszystkimi mieszkańcami. To podobne opisy, jakie spotkałem w różnych źródłach, które trudno utożsamiać z dżumą. A jednak oficjalna nauka do dziś to robi, choć pomysłodawca tego po wieloletnich badaniach sam się z tego wycofał. Co ciekawe, autor tego opracowania wielokrotnie krąży wokół tej istotnej daty. A widoczny tutaj rysunek, ściśle związany właśnie z rokiem 1348, pojawia się w tym opracowaniu dwukrotnie. Wcześniej znajdziemy go na stronie 166, gdzie autor zawarł wątek związany z wielkim morem, zwanym powszechnie czarną śmiercią. Wedle źródłowego tekstu, Arabia, Indie, Macedonia, Albania, Węgry, Sycylia i Sardynia zostały całkowicie wyludnione. A mimo to, co sam ukazał. Wysnuł on wniosek, że kataklizm globalny miał miejsce relatywnie niedawno, bo w roku 1707. Gdyby faktycznie tak było, to taki krajobraz, jaki ukazywał żyjący w latach 1710-1782 Wasi, nie powinien mieć jeszcze miejsca przed tą datą, a jednak takie pobojowisko ukazali także i autorzy prac z wcześniejszych stuleci. A i pisarze z wcześniejszego okresu opisywali taki postapokaliptyczny obraz, jak na przykład opis przedstawiający wyludnioną Italię z okresu pierwszej połowy XVI wieku, gdzie przez dziesiątki kilometrów miały się ciągnąć obszary pozbawione całkowicie ludzi i zwierząt. Zatem pozarastane ruiny występowały już co najmniej trzy wieki wcześniej, a taki stan rzeczy musiał mieć miejsce w całej Europie. I choć odbudowa murowanych budowli miała mieć miejsce na całym świecie, to właśnie witali, ci prymitywni imigranci do XVIII wieku zdołali nabrać jako takiej wprawy we wznoszeniu murowanych domów, które się w miarę kupy trzymały i swoim wyglądem dzięki stosowaniu techniki zwanej bonowaniem pozornie przypominać miały boską inżynierię opartą na kamieniu. Stąd też akurat tam pojawili się pierwsi architekci, którzy stali się nagle sławni i zaczęli być rozchwytywani przez wszystkich. A z tego powodu identyczny styl architektoniczny pojawił się w tym samym okresie na całym świecie. Należałoby się jeszcze zastanowić nad tym, czy naród wywodzący się od owych imigrantów posiadających w swych genach zakorzenione pastewne lenistwo do jakiejkolwiek ciężkiej pracy mogłoby w przeszłości podołać wielkim wyzwaniom architektonicznym. To nieróbstwo czarnogłowych południowców przez wieki się nie zmieniło. Dobitnie się o tym przekonali w nie tak odległej przeszłości stalinowscy oprawcy. Otóż w opinii NKWD sprawującej pieczę nad Głagami, przydatność włoskich jeńców wojennych jako siły roboczej była mniej niż mizerna, w zasadzie żadna. Stąd też pozbyto się ich w pierwszej kolejności w ramach negocjacji prowadzących z zachodnimi aliantami. A przecież teoretycznie mowa o potomkach tych, których przodkowie ciężką i żmudną pracą mieli dokonywać rzeczy niemożliwych. Zatem jeśli chodzi o prymitywną architekturę, jakiej się wyuczono w Italii od XV wieku, to dzięki popytu na tych pierwszych tzw. Tak mistrzów architektury musiała się ona pojawić także w nowym mieście Petropolis.